Zapraszam Państwa na spotkanie z pierwszym gościem, a naszym pierwszym gościem jest pan sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, który jest z nami na Skype'ie. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry panie sędzio, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie sędzio, w takim razie spróbujmy może, gdyby pan słyszał pan przegląd prasy, na pewno doskonale pan zna sytuację wokół tego, jak sędziowie, tak próbuję to, bo sam się trochę w tym gubię, więc spróbuję użyć pana wiedzy i doświadczenia, żeby to spróbować wytłumaczyć. Ta informacja o tym, że sędziowie, że 250 sędziów, co najmniej 250 sędziów uznaje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie jest ważny. Co to oznacza dla systemu prawnego i czy sędziowie w ogóle mogą podjąć taką decyzję, że uznają, że wyrok Trybunału, który przypomnę, którego wyroki zgodnie z Konstytucją są ostateczne, nie jest ważny? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie możemy tego nazywać, bo takie stwierdzenie w przeglądzie prasy usłyszałem, buntem sędziów. To nie jest żaden bunt, tylko to jest dbałość o to, żeby procedury prawne były przestrzegane. A dziś już wiemy po wyroku Trybunału w Strasburgu, że orzekanie przez osoby powołane na przykład do Sądu Najwyższego, do wadliwie ukształtowanej Izby Dyscyplinarnej, jeżeli orzekają, to kończy się to odszkodowaniami od polskiego państwa. No i teraz powstaje pytanie, czy sędzia, który siada za stołem sędziowskim, ma wydać wyrok, może z pełną świadomością wydać wyrok, który wie, że skończy się tym, jeśli ta sprawa trafi do Trybunału w Strasburgu, że polscy podatnicy, polskie państwo będzie musiało zapłacić odszkodowanie. I tutaj jest istota problemu i dlatego my od kilku lat podkreślaliśmy, że jeżeli politycy upolitycznią Krajową Radę Sądownictwa i ta rada będzie wręczała polityczne nominacje, to na samym końcu właśnie mogą być takie problemy jak odszkodowania za wyroki wydawane z udziałem takich osób. I pomimo tego, że o tym ostrzegaliśmy, to rząd, władza przycisnęła jeszcze mocniej pedał gazu i jechała na te ściany. I dzisiaj są zaskoczeni tym, że to tak wygląda. Dziś sędziowie mówią o tym, że będą przestrzegać prawa i nie może tutaj na przeszkodzie stać Trybunał pani Julii Przełębskiej, w którym wydał jakąś decyzję, ale ta decyzja by została wydana z udziałem tak zwanych sędziów dublerów i tutaj również Trybunał w Strasburgu wskazuje na to, że orzeczenia wydane z udziałem takich osób nie są orzeczeniami wydanymi przez niezawisły, bezstronny sąd i stąd sędziowie twierdzą i uważą, że mają rację. Stowarzyszenie uważa, że mają rację, że tego typu decyzje Trybunału pani Julii Przełębskiej mogą pomijać. To jest oczywiście sytuacja bezprecedensowa. My trochę się poruszamy w ramach państwa demokratycznego w Unii Europejskiej na terytorium nieznanym do tej pory, co zresztą wczoraj też było wyraźnie widać w czasie debaty w Strasburgu, że obie strony są na terenie kompletnie niezrozumiałym dla obu stron i stąd też chyba ten brak porozumienia i te dwa światy, które się tam zdarzyły. Więc proszę mi wytłumaczyć, jak to będzie w praktyce teraz funkcjonować w polskich sądach, że w zależności od tego, do którego sędziego sprawa, moja sprawa, czy sprawa kogokolwiek z państwa trafi, no to ten... No próbuję, tak jak mówię, ja nie bardzo rozumiem, jak to ma teraz funkcjonować. Czy przy odwołaniu... No będą zapadnie wyrok w sądzie, sędzia uzna, że... następny sędzia w następnej instancji uzna, że ten wyrok nie jest ważny i co się stanie wtedy? No i wtedy sprawa powinna trafić do sędziego, co do którego prawidłowości powołania nie ma wątpliwości. I to jest ten scenariusz, przed którym polityków ostrzegaliśmy i on w tej chwili na naszych oczach się realizuje, ale mamy też, chciałbym powiedzieć, gotowe rozwiązanie. Wystarczyłoby, że politycy teraz uchwaliliby ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która nie będzie naruszała europejskich standardów, czyli wycofaliby się z pomysłu powoływania w sposób polityczny sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Niech politycy do tej Krajowej Rady Sądownictwa powołują posłów, senatorów, bo tak mówi konstytucja, ale tych 15 sędziów niech powołują do Krajowej Rady Sądownictwa, tak również naszym zdaniem mówi konstytucja, sędziowie.
jeżeli taka prawidłowo powołana Krajowa Rada Sądownictwa powstała, to jesteśmy gotowi przedstawić projekt ustawy, który w bardzo krótkim czasie uporządkuje sytuację w sądach i zakończy konflikt związany z nieprzestrzeganiem praworządności przez Polskę i procedurami, które w związku z tym toczą się w instytucjach europejskich. Więc wystarczyłaby wola polityczna większości rządzącej, żeby ten konflikt bardzo szybko rozwiązać. Mamy tutaj gotowy projekt ustawy i wcale nie musiałoby to oznaczać automatycznej nieważności tysięcy orzeczeń, bo gdyby tak się stało, to możemy to w ten sposób rozwiązać, aby te orzeczenia były tylko na wniosek stron wzruszane. A jak się do tej całej sytuacji, tego sporu o KRS ma ta ogłoszona wczoraj decyzja premiera o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? Czy to jest pana zdaniem takie wyciągnięcie ręki do tych sędziów, którzy nie uznają tych zmian w sądownictwie, czy do Brukseli? Czy to jest krok w dobrą stronę? Jest jeden bardzo prosty wskaźnik, jeden bardzo prosty fakt, który pozwala nam ocenić, czy jest po stronie rządu wola wykonania orzeczenia Trybunału w Luksemburgu. Są to w pierwszej kolejności dwaj zawieszeni sędziowie. Paweł Juszczyszyn od 624 dni nie może orzekać. Igor Tuleja od 336 dni nie może orzekać. Do dziś nie zrobiono nic, aby oni mogli wrócić do orzekania, a wynika to z orzeczeń Trybunału w Luksemburgu, że mają być cofnięte decyzje, które spowodowały ich odsunięcie od orzekania. Orzeczenie Trybunału w Luksemburgu dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej jest z lipca. Mamy październik, a więc dziś cały czas mówimy o jakichś zapowiedziach likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Żaden projekt nie ujrzał światła dziennego. I myślę, że Komisja Europejska, już nauczona doświadczeniem lat poprzednich, dostrzega to, że opowieści o tym, co się stanie, co rząd chciałby zrobić, są tylko opowieściami, a liczą się twarde fakty. Igor Tuleja, Paweł Juszczyszyn muszą wrócić do orzekania, a Izba Dyscyplinarna powinna być zlikwidowana i jeśli o to chodzi, to powinna być po prostu uchwalona ustawa, która to będzie regulowała, a nie ma to wynikać z opowieści rządu o tym, kiedy w przyszłości będzie robił jakieś wielkie reformy. Zresztą słyszeliśmy tutaj zapowiedzi spłaszczenia struktury sądownictwa i przy tej okazji likwidacji Izby Dyscyplinarnej, co z kolei rodzi poważne obawy, że to spłaszczenie miałoby być wykorzystywane do tego, żeby mieć nowe środki nacisku na sędziów i na przykład przynosić ich kilkaset kilometrów dalej za to, że są dla polityków niewygodni. Co też oczywiście sądy europejskie postrzegają to przenoszenie sędziów jako metodę szykanowania ich, bo doskonale rozumiemy, że kazanie spakowania się komuś i przeniesienia do pracy kilkaset kilometrów dalej w ciągu jednego czy paru dni jest oczywiście formą szykany. To jest oczywiste dla każdego. Natomiast proszę opowiedzieć nam o tym spłaszczeniu struktury. Dla mnie jakby z założenia, ja jestem generalnie za spłaszczaniem struktur, bo uważam, że im one są mniejsze, tym są bardziej sprawne i generalnie im mniej urzędników, tym lepiej. A pan mówi o tym, że to spłaszczenie struktury ma jednak służyć, jak rozumiem, dalszemu podporządkowaniu sądów politykom. Proszę wytłumaczyć, dlaczego miałoby się tak stać? No, przede wszystkim nie mamy przedstawionych żadnych analiz, które by pokazywały, że po spłaszczeniu struktury, czyli likwidacji wszystkich sądów rejonowych w Polsce, sądy będą mogły działać sprawnie. Nie ma tutaj żadnych analiz, nie ma też żadnych konsultacji społecznych. Proszę zwrócić uwagę, że tak ogromna reforma no, chyba musiałaby powstać w drodze dialogu ze środowiskiem sędziowskim, ze środowiskiem organizacji pozarządowych zajmujących się wymiarem sprawiedliwości, a te wszystkie prace tutaj toczą się w tajemnicy. Od tego, że sąd rejonowy
w Pleszewie na przykład przestanie być sądem rejonowym, a stanie się filią sądu okręgowego na przykład w Poznaniu, sprawy nie będą toczyły się szybciej, bo on dalej będzie w tym samym budynku, dalej będzie miał za mało sędziów, dalej będzie miał za mało urzędników. A to są czynniki, które powodują, że sprawy mogłyby nabrać tempa i polskie sądy mogłyby znowuż chociażby wrócić do tej średniej europejskiej, w której mieściły się kilka lat temu, a po 5 latach tego, co robi ekipa ministra Ziobry w ministerstwie, postępowania trwają w tej chwili 67% dłużej. Natomiast ta zmiana polegająca na likwidacji wszystkich sądów rejonowych może dać politykom takie narzędzie, że sędzia, który jest dla polityków niewygodny, bo na przykład nie zgadza się na wpływanie na jego wyroki, z tego sądu, z tej filii sądu w Pleszewie, jednego dnia będzie przeniesiony kilkaset kilometrów dalej, na przykład do Złotowa, bo to będzie też wciąż filia tego samego sądu okręgowego. Rozumiem, czyli formalnie to będzie tak, że taki sędzia pozostaje w tej samej filii, czyli formalnie nie zmienia miejsca zatrudnienia, a faktycznie musi całe swoje życie wywrócić do góry nogami, życie prywatne i rozumiem, że taka sytuacja byłaby możliwa wtedy przy tym spłaszczeniu sądów. Tak, tutaj istotne jest to, że konstytucja mówi, że sędziego nie można przenosić bez jego zgody. No ale w sytuacji, w której ten jeden sąd miałby kilkadziesiąt czy kilkanaście filii w całym województwie, to sądzę, że bardzo skrzętnie politycy próbowaliby to wykorzystywać i mówić, że przecież sędziego do innego sądu nie przeniesiono, to jest tylko inny wydział, ale jest cały czas w tym samym sądzie. I jak widzieliśmy na przykładzie prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia, na przykład pani prokurator Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych, które zresztą bardzo szybko jej odebrano i umorzono, to przeniesiono ją z dnia na dzień kilkaset kilometrów dalej z Warszawy do Śremu i jakoś tak dziwnym przypadkiem przenoszono głównie prokuratorów z tego stowarzyszenia, które było krytyczne wobec upolitycznienia prokuratury. Więc mamy pełne podstawy do tego, żeby twierdzić, że to samo spotka sędziów, jeżeli do tego spłaszczenia struktury sądownictwa dojdzie. I chciałbym też jeszcze raz podkreślić. 5 lat temu słyszeliśmy, jak minister Ziobro mówił, że wymiana kilkuset prezesów sądów jest potrzebna, żeby sądy działały sprawniej. Zrobiono to. Pomimo naszych protestów zrobiono to i teraz sądy, prezesi sądów są głównie funkcjonariuszami wskazanymi przez ministra Zbigniewa Ziobrę. I jaki mamy efekt? Mamy efekt taki, że postępowania sądowe trwają 67% dłużej, a co więcej, zaczynamy jako wszyscy podatnicy płacić odszkodowania za to, że prezesów bezprawnie odwołano, bo mamy tutaj taką decyzję Trybunału w Strasburgu, i odszkodowania za to, że postępowania prowadzone są z udziałem sędziów powołanych w politycznej procedurze. Gdy Trybunał w Strasburgu stwierdził, że w Islandii naruszono prawo przy powoływaniu sędziów, to tamtejszy minister sprawiedliwości podał się do dymisji i całą sytuację uregulowano ustawowo tak, aby cofnąć skutki politycznych decyzji ministra sprawiedliwości. Natomiast w Polsce mamy chowanie głowy w piasek i udawanie, że nic się nie stało, a wiszą nad nami przecież już kolejne postępowania, które mogą skutkować karami finansowymi. Za chwilę wszyscy Polacy odczują w swoich portfelach skutki tego, że naruszone są reguły państwa prawa, bo przecież to wpływa również na zaufanie inwestorów do Polski. To powoduje, że mamy coraz wyższe ceny w sklepach, bo inwestycje są nie takie, jakie byłyby w kraju, co do którego nie byłoby wątpliwości co do tego, że jest tu państwo prawa i sądy będą orzekały na podstawie prawa, a nie na podstawie tego, że na przykład władza określoną grupę inwestorów zdecyduje się wyrzucić, tak choćby jak mieliśmy do czynienia z projektem ustawy dotyczącej Lex TVN. A czy podoba się panu pomysł powołania sędziów pokoju? Czy myśli pan, że to może być taka metoda na rozwiązywanie drobnych spraw, które przecież dla ludzi mają super ważne znaczenie i to, że kwota jest niska, nie oznacza, że ta sprawa jest nieważna dla osób zaangażowanych w tę sprawę. Czy pana zdaniem to jest, może być jakaś metoda na przyspieszenie spraw w polskich sądach?
Cały czas nie zobaczyliśmy projektu, który ma powstawać w Kancelarii Prezydenta, który miałby te instytucje wprowadzić do polskiego systemu, ale myślę, że to jest też przede wszystkim pytanie do wszystkich Polaków. Czy chcieliby, żeby ich sprawę prowadził prawnik, który nie jest tak dobrze przygotowany do wykonywania zawodu, jak zawodowy sędzia? Bo przypomnę, że żeby zostać sędzią, nie wystarczy skończyć studia prawnicze, trzeba odbyć kilkuletnią aplikację sędziowską, zdać najtrudniejsze egzamin państwowy prawniczy i następnie jeszcze przez kilka lat wykonywać swoje obowiązki jako asesor i na samym końcu dopiero około 30 roku życia można zostać sędzią. Natomiast to, co chcą zaproponować politycy, to żeby osoby gorzej przygotowane do zawodu rozstrzygały te sprawy i co więcej, prawdopodobnie osoby wybierane w wyborach jakichś lokalnych, a więc korzystające ze wsparcia partii politycznych, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby osoba, która nie ma za sobą poparcia politycznego, była w stanie przeprowadzić kampanię wyborczą i być wybraną na sędziego pokoju. Więc to też jest pytanie do Polaków, czy chcą, żeby politycznie powołane osoby rozstrzygały ich sprawy i konflikty sąsiedzkie, czy też Polacy, jestem przekonany, że jednak taka byłaby odpowiedź większości, woleliby, żeby te sprawy rozstrzygała osoba, która w żaden sposób z politykami nie jest powiązana, nie zawdzięcza im tego, że została wybrana na takie stanowisko. No ale też przede wszystkim to też jest kwestia finansowania. Ile by te sądy pokoju będą kosztować? Skąd znajdą się tutaj pieniądze? Gdzie i w jaki sposób zostaną uzyskane lokale dla tych sądów pokoju? I co więcej, wydaje się, że ta procedura też miałaby oznaczać, że i tak od rozstrzygnięcia sędziego pokoju jest odwołanie do sądu powszechnego, więc tutaj również nie mamy żadnych analiz, które by pokazywały na to, że dzięki temu te postępowania będą toczyły się sprawniej. A też chciałbym powiedzieć, że jeżeli będą je rozstrzygały osoby, które nie podlegały procesowi tak dobrego przygotowania zawodowego, jak zawodowi sędziowie, no to przecież w tych sprawach oczywiście będzie więcej błędów, które będą powodowały, że te orzeczenia będzie trzeba naprawiać, sprawy na przykład będzie trzeba uchylić do ponownego rozpoznania, bo nie będą one po prostu przeprowadzone zgodnie z procedurami. Ja przypomnę, że kodeks postępowania cywilnego, jedna procedura dotycząca sporów sąsiedzkich stosowana czy postępowań spadkowych ma ponad 1000 artykułów i jeszcze niedawno był przepis w tym kodeksie, który mówił, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma opracować proste pouczenia dla ludzi, którzy mają sprawy z tej procedury, tak żeby ludzie rozumieli, jakie są ich obowiązki. Po roku ten przepis uchylono, bo ministerstwo stwierdziło i jest na to dokument, że przygotowanie tych pouczeń jest dla nich zbyt trudne. Jeżeli przez rok nie potrafili w ministerstwie napisać prostych pouczeń do kodeksu, który znowelizowali, to jak mam wierzyć w to, że będą potrafili wprowadzić instytucję sędziów pokoju z osobami, które tylko po zakończeniu studiów prawniczych nagle miałyby usiąść za stołem sędziowskim i wydawać wyroki. Znaczy, oczywiście najciekawsze w tym pomyśle jest rzeczywiście to, na co pan zwrócił uwagę, że jeżeli będą odwołania, muszą być przecież odwołania od wyroków sędziów pokoju, to one i tak będą trafiać do sądów, które prawdopodobnie będą się musiały zajmować w dużym stopniu naprawianiem błędów popełnionych przez tych sędziów pokoju. Więc to rzeczywiście nie widzę w jaki sposób miałoby to przyspieszyć procedurę załatwiania tych spraw. Bo na końcu i tak sędzia zawodowy będzie musiał tą sprawę rozważyć i wydać wyrok. Czy on będzie się nazywał w pierwszej instancji, czy w drugiej, to jest bez znaczenia. No, trzeba będzie i tak rozpatrzyć tą sprawę. Mieliśmy już kiedyś doświadczenie z kolegiami do spraw wykroczeń i wówczas również jakość orzeczeń wydawanych przez te kolegia była taka bardzo daleka od tego, czego należałoby oczekiwać od rozstrzygania spraw dotyczących istotnych spraw ludzkich, bo to, że sprawa jest o kilkaset złotych, nie oznacza, że czasami nie jest to sprawa istotna. I to nie były dobre doświadczenia i po tych doświadczeniach zlikwidowano kolegia do spraw wykroczeń. One teraz pod nazwą sędziów pokoju miałyby wrócić. Ja myślę, że tutaj bardziej kuszące jednak dla polityków, którzy za tym pomysłem optują, jest to, że byłoby to wprowadzenie czynnika politycznego do wymiaru sprawiedliwości, bo na przykład osoby zatrzymane przez policję w czasie demonstracji trafiałyby, rozumiem, bo to są wykroczenia najczęściej, właśnie przed taką osobę wybraną w wyborach politycznych na sędziego pokoju. No i na przykład ktoś wybrany z poparciem rządzącej partii dostawałby przed sobą sprawę osoby, która
protestowała i policja twierdzi, że ten protest prowadziła z naruszeniem prawa i był to protest uderzony w tę samą partię, która taką osobę poparła w wyborach na sędziego pokoju. No przecież to budziłoby poważne zastrzeżenia co do tego, czy taka osoba będzie uczciwie osądzona. To prawda, to rozumiem te zastrzeżenia. Panie sędzio, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i dziękuję za ten pana komentarz. Pan Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja był z nami. Dziękuję raz jeszcze.